Dzisiaj stoimy pośród całej rzeszy ludzi, do których pan Jezus chodzi ze swymi uczniami z góry po wielogodzinnej modlitwie, i pan Jezus zaczyna do nich wypowiadać no, bardzo mocne słowa. Które e, wydaje się, że mogą nas e, wprowadzać w takie zamieszanie, bo pan Jezus zaczyna mówić o pewnych ludziach, którzy są szczęśliwi, błogosławieni. I zaczyna biadolić nad innymi osobami. Wydaje mi się, że ten fragment Ewangelii moglibyśmy nazwać takim fragmentem Ewangelii dla nas niewygodnym, a na pewno nas prowokującym. No bo zwróćcie uwagę, Jezus mówi tak: błogosławieni ubodzy, błogosławieni, którzy są głodni, błogosławieni, którzy płaczą, błogosławieni, którzy są prześladowani i doznają ucisku. To ci są błogosławieni i szczęśliwi, a za chwilę zaczyna biadolić i mówi: biada bogaczom, biada sytym, biada tym, co się śmieją, i biada tym, którzy są chwaleni przez innych. No, powiedzcie mi, po której stronie byście się chcieli znaleźć. No, przecież na pierwszy, jakby tak w takim pierwszym odruchu, to każdy z nas chciałby być bogaty. Chciałby być syty, chciałby się śmiać i chce, żeby go inni chwalili. Nie chcemy, żeby nas krytykowali ani prześladowali. A Jezus biada właśnie nad tą drugą grupą. No, o co tu chodzi w tym słowie Pana Jezusa, a wydaje się, że jest bardzo ważne, chociaż no, prowokuje nasze serce. No podpowiedź daje nam dzisiaj prorok Jeremiasz, którego słyszymy w pierwszym czytaniu. I prorok Jeremiasz mówi coś takiego, że nieszczęśliwy i biedny jest człowiek, który pokłada nadzieję w drugim człowieku i który pokłada nadzieję we własnej sile. Mówi prorok Jeremiasz, że ktoś taki nie dostrzega, kiedy przychodzi szczęście i odwraca swoje serce od Pana Boga. Tu mamy właśnie jakby wyjaśnienie, tego biadolenia nad tymi ludźmi bogatymi, sytymi, którzy się śmieją, którzy się chwalą. Chodzi o to, że właściwie nie chodzi, może tak, nie chodzi o to, żeby Pan Bóg, że Pan Bóg chce i Pan Jezus chce, żebyśmy żyli w biedzie, żebyśmy się nie śmiali, że tu nie chodzi o jakiś status społeczny, ale chodzi o pewne nastawienie serca, o pewną mentalność. Otóż, Ogromnym problemem wielu z nas, i to nie jest ważne, czy my mamy dużo, czy my mamy mało, ale wielkim problemem wielu z nas jest to, że my sami na sobie próbujemy budować swoje szczęście, że o własnych siłach próbujemy zbudować swoje szczęście, czy powiedzmy tak, próbujemy się zbawić. I wtedy jesteśmy bogaci. Zobaczcie, że ta kategoria tych czterech, czterech takich, tych czterech grup, nad którymi Pan Jezus biadoli, ci bogacze, to są ci, którzy pokładają ufność w jakimś bogactwie swoim. To niekoniecznie musi być materialne. To może być bogactwo fizyczne, to może być bogactwo intelektualne, to może być jakieś bogactwo innymi talentami i ja się tym chlubię, ja się tym szczycę. Ci, którzy są nasyceni, zobaczcie, jest tylu ludzi. Tylu z nas jakby konsumuje, je, obżera się, próbuje zapełnić swoje serce jakimiś dobrami, które nas nie wysycą do końca. Śmiejemy się, tworzymy sztuczną radość. Ci są biedni, którzy tworzą jakąś sztuczną radość, uciekając się do różnych środków czy to do bodźców, czy to do mediów, czy to do jakichś używek to są ci, którzy się naigrawają, naśmiewają z innych. Oni są biedni. Oni są żałośni, oni się gdzieś mijają ze swoim szczęściem. I wreszcie ci, którzy, którzy szukają próżnej chwały, chcą być chwaleni przez innych, ale przez to wszystko mija. Ci ludzie, Pan Jezus mówi tak, i przez proroka Jeremiasza, Pan Bóg do nas mówi, taki człowiek mija się ze swoim szczęściem. Natomiast błogosławieni ubodzy. A więc ci, prorok Jeremias, błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu. Człowiek, który ubogi, to jest ten, który u Boga ma wszystko, który zaufał Panu Bogu, błogosławiony ten, który przychodzi ze swoją biedą i prosi, żeby Bóg go wypełnił swoją mocą i swoimi łaskami. Błogosławiony jest ten, który przychodzi z łzami, z płaczem w oczach, wyznaje mu swoją słabość, wyznaje mu swoją grzeszność. On będzie doświadczał pocieszenia, będzie doświadczał miłosierdzia. Błogosławiony ten, który jest głodny Boga, który szuka który ciągle jest nienasycony pełen życia, bo On będzie napełniony. Chrystus będzie mu dawał swoje ciało, będzie mu dawał swojego ducha. Błogosławieni jesteśmy, mówi Pan Jezus, kiedy nas prześladują z powodu imienia Jezusa, bo to znaczy, że jesteśmy bardzo blisko Królestwa Niebieskiego. To jest bardzo prowokująca Ewangelia dla nas. Bez względu na to, czy mamy dużo pieniędzy, czy mniej, czy mamy dużo bogactwa, czy mniej. Każdy z nas ma jakiś taki ogromny problem z tym, żeby być ubogim. W naszej duchowości dominikańskiej był taki okres takiego złotego wieku, nazywamy to mistyką nadreńską. Tacy byli słynni przedstawiciele jak, jak Eckhart, jak, jak Tauler, oni mówili o czymś takim, bardzo podkreślali, na przykład Tauler w jednym ze swoich kazań mówi. Mówi coś takiego, by móc coś otrzymać i być wypełnionym, musisz mieć serce wolne od wszystkiego innego. I cytuję świętego Augustyna: Opróżnij siebie, jeśli chcesz być wypełniony. Zobaczcie, że ta sytość, to bogactwo, to nacieszenie się swoimi produktami, to szukanie próżnej chwały sprawia, że nasze serce jest zagracone. Yy, Zagłuszone, że one jest przepełnione tak bardzo, że my nie możemy przyjąć Pana Boga. Natomiast kiedy nasze serce jest opróżnione, kiedy jest ubogie, kiedy w nim nic nie ma, wtedy Pan Bóg może nas wypełniać swoimi dobrami. Yy, czytałem niedawno, właściwie cały czas poczytuję sobie dziennik duchowy Alicji Lęczeskiej. I, I przypomniałem sobie, czytając tę Ewangelię, takie jej dialogi z Panem Jezusem, jak któregoś dnia ona mówi tak do Pana Jezusa, że jest taka bezsilna, że tak nie potrafi sobie poradzić z różnymi swoimi problemami. A Pan Jezus do niej mówi: To dobrze, że jesteś bezsilna. Bezsilność jest początkiem mojego działania. Kiedy jesteś bezsilna, wtedy może w tobie działać moja moc. A w innym miejscu, to jest bardzo mocne takie zdanie, w innym miejscu Pan Jezus Mówi... powiedział do niej tak: Tyle nieszczęść ludzie ściągają na siebie przez swoją samodzielność. Przez swoją samodzielność wyrzucają mnie ze swojego życia. Pan Jezus zwraca uwagę. Nie na taką dojrzałość osobową, która prowadzi do tego, że możemy sami działać, tylko zwraca uwagę na taką postawę samowystarczalności. Właśnie ci bogaci, nasyceni, szukający splendoru u innych ludzi, nasyceni różnymi radościami, to są ci, którzy uważają, że są samowystarczalni i Boga do niczego nie potrzebują. Jezus się użala nad nimi. Mijają się tacy ludzie ze szczęściem. Błogosławieni jesteśmy, kiedy jesteśmy ubodzy. Błogosławieni jesteśmy wtedy, kiedy przyjmujemy postawę dziecka względem Pana Boga, kiedy stajemy przed nimi z pustymi rękami i ciągle jak dzieci wołamy do Niego: Panie Boże, napełnij mnie swoją łaską, napełnij mnie swoim szczęściem. Błogosławiony jest taki mąż, który ufność pokłada w Panu.